Witajcie moi drodzy. Ponownie u Bartosza Samitowskiego wylądowałem, żeby rozmawiać z nim o rzeczach ważnych, głębokich, intrygujących, tajemniczych, różnych. Tak jak różne tematy poruszaliśmy na naszej pierwszej rozmowie, która też zyskała całkiem spory odzew i dziękujemy za te wszystkie zwroty i opinie na temat naszej rozmowy. Witaj, Bartku. Cześć, Marcinie. Bardzo się cieszę, że tak szybko wylądowałeś ponownie i że chwilę po tym, jak, czy parę tygodni w zasadzie po tym, jak mieliśmy przyjemność prowadzić pierwszą rozmowę, dzisiaj kontynuujemy. Może częściowo podobne wątki, może częściowo zupełnie inne. No dobrze. Nagrywamy tę rozmowę w listopadzie, który jest takim miesiącem, który w naszym kraju jest poświęcony też pamięci o zmarłych. I tutaj właściwie jesteśmy też zupełnie na gorąco, na bieżąco z odejściem naszego wspólnego, serdecznego kolegi Piotra Nagłowskiego, który nagle zmarł zupełnie niedawno. Widzieliśmy się na jego pogrzebie. Może coś powiesz o Piotrze, byśmy też go tutaj wspomnieli. Faktycznie widzieliśmy się na pogrzebie Piotra w poniedziałek. No, trudno jest objąć figurę Piotra. Piotr dużo w swoim życiu zdziałał. My się poznaliśmy na treningach sztuk walki, sztuki walki Li Chuan. Piotr był takim wszędobylskim dobrym duchem, który wszystko widział, wszystko wiedział, bardzo się angażował, był bardzo sympatyczny i zawsze ubawiony od ucha do ucha. I no, a jednocześnie był taką postacią z jednej strony zaangażowaną i zafascynowaną samorozwojem, wglądaniem w siebie, był obdarzony zawsze wielką refleksją, ale też po kilku latach znajomości zdałem sobie sprawę, że był też bardzo skromną osobą, bo on w zasadzie nic nie mówił o sobie, a jak parę razy usłyszałem, to ty znasz Piotra Nagłowskiego, to się zacząłem interesować, skąd te pytania i kogo ja właściwie znam. A się okazało, że to był człowiek z, oprócz tego, że wspaniały kolega i barwna postać i kolorowa osobowość, to jeszcze człowiek z wielkimi zasługami dla branży muzycznej w Polsce. Tak, to było rzeczywiście bardzo ciekawe poznać go w takim kontekście zupełnie prywatnym, pozbawionym tego blasku i tego przełożenia na tę funkcję, którą on pełnił, czy tego wpływu, który miał w swoim środowisku. Że Piotr to był po prostu serdeczny gość, któremu buzia się nie zamykała, który dużo opowiadał, który był serdeczny, który miał takie ciepło, bardzo specyficzne, specyficzny też rodzaj jakiegoś takiego optymizmu, który mnie czasem też denerwował. Ale to było, kiedy teraz jakoś go wspominam, to myślę, że to było też takie bardzo, bardzo serdeczne. Mógłbym o nim powiedzieć, że był po prostu serdecznym człowiekiem. Także Piotrze, pozdrawiamy cię i dobrze było cię znać. Tak, i to jest wielka strata. To są te sytuacje, w których naprawdę żyję nadzieją, że kiedyś się spotkamy po jakiejś drugiej stronie tęczowego mostu. I no teraz nam się ta okazja zbiegła z Dniem Zmarłych w zasadzie, który też jest świętowaniem osób, które nam odeszły. I dla mnie to jest zawsze taki okres, okres, w którym ja świadomie decyduję się uznać, że coś jest ponad to życie fizyczne, które znamy, bo je można oklepać, przejrzeć w lustrze i do którego się budzimy codziennie rano. Ale jednak
No, gdy zastanawialiśmy się, ty i ja, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to jeden z tematów, które wymieniłeś jako dobre do Gawęd, jest duchowość. Jest duchowość i w psychoterapii, i może w życiu człowieka krytycznie poznawczo nastawionego. I myślę, że ten temat śmierci, nadziei i wyboru swojego stosunku do tych spraw to jest fundamentalny jakiś korzeń ludzkiej historii z duchowością, tak zwaną. No tak, chociaż myślę sobie o tym, że jakby wychodząc z jakiegoś psychologicznego podejścia, takiego scjentystycznego, to jednak psychologia powstała też w takim obrębie ludzi, którzy bardziej zajmowali się nauką i którzy jakby z tą duchowością byli w pewnej nieufności co do niej. I że psychologia w dzisiejszych czasach, jakby psychologia i psychoterapeuci stają się takimi nowymi kapłanami, taka nowa religia powstaje, czy taki nowy rodzaj tłumaczenia świata za pośrednictwem tejże psychoterapii, psychologii. I gdy bankrutują te stare podejścia, mówię tu o naszym jakimś europejskim kręgu myśli czy kręgu rozumienia, no to pojawiają się ci medialni eksperci od życia, te młode dziewczęta i chłopcy 25 lat mający, którzy mówią, jak należy żyć, bo skończyli studia psychologiczne i być może jakieś szkolenie psychoterapeutyczne. Osobiście mnie to drażni, ale też staram się jakoś rozumieć to i obserwować, co tu się dzieje, co się wydarza, że tacy ludzie mówią nam, jak żyć, i właściwie, że taki dostają kredyt zaufania, że mogą o tym opowiadać, i że to właściwie na łamach tych czasopism, czy właśnie w podcastach, czy gdzieś są te osoby, które w tym swoim zadufaniu wydają się być przekonane, że wiedzą, że odgadły różne tajemnice tego świata i że właściwie mają już odpowiedź na to, co to oznacza. Można im tylko podać temat, a oni już od razu wiedzą, co na ten temat opowiadać. Mówię o tym, bo właśnie, gdzie jest ta duchowość? Gdzie jest ta współczesna duchowość? Czy to jest tak, że obserwujemy to odejście tego chrześcijaństwa z całymi jego zasobami duchowymi, z całym rozumieniem, z całą praktyką, i teraz jesteśmy skazani na co? Na inwazję ze wschodu tych wszystkich tamtejszych religii, tamtejszego podejścia? Czy pojawi się jakaś nowa, scjentystyczna religia, która będzie u podstaw właśnie miała ten cały natrętny taki optymizm tego świateczka rozwojowego, który mówi, wystarczy, że będziesz właśnie pił wodę i czuł się dobrze ze sobą i miał sobie dobre mniemanie i wszystko się ułoży magicznie i tak dalej, nie? I tak się trochę nad tym zastanawiam. Sam jestem częścią tego świata. I myślę, to już Bartku, właśnie z tobą razem, nie? Jakby gdzie ta duchowość, jaka to będzie duchowość? Czy to jest to jakaś stara duchowość, nowa duchowość? Jak ty myślisz o tym? Ja myślę, że korzenie psychoterapii, która wyprzedza psychologię jako dyscyplinę ludzkiej aktywności, jest inne. Są inne, że te korzenie psychoterapii są dużo bardziej osadzone w doświadczeniu subiektywnym. Ty wymieniłeś scjentyzm jako nową religię. Scjentyzm to jest pewien rodzaj przekonania, że wszystkich odpowiedzi należy szukać w metodach nauk przyrodniczych. A metody nauk przyrodniczych
mają też swoje ograniczenia. Metodologia ta eliminuje możliwość takiej refleksji fenomenologicznej nad tym, co się zawiera w nazwie psychologia, psyche, czyli dusza. To jest pojęcie, które nie bardzo pasuje do nauk przyrodniczych, przez co ta psychologia, która opiera się na naukach przyrodniczych, tak naprawdę w dużej mierze eliminuje przedmiot swoich badań poprzez sprowadzenie go do jakiegoś badania odruchów, zachowań, odczuć, chemii mózgu, czy odczuć na poziomie emocjonalnym, czyli też takim mierzalnym metodami naukowymi. Natomiast początki psychoterapii są w dużo większym stopniu akceptujące dla doświadczenia subiektywnego. Ojcowie i psychoterapii, i psychologii to często byli introwertycy, którzy tworzyli teorię, zaglądając do własnego wnętrza. Okej, czekaj, czyli co, to nie w Wiedniu ta powstała psychoterapia jakoś ileś tam lat temu? No ja to, jeżeli zaczniemy kopać, gdzie ona się zaczęła, bo Freud Freudem, ale Freud nie był pierwszy. No, przed Freudem istniała przecież hipnoza Żarkota, istniał Antoine Mesmer ze swoimi dziwacznymi pomysłami. Istniały egzorcyzmy w chrześcijaństwie. Spowiedź. Istniały dialogi filozoficzne, no istniał cały szereg praktyk, które dzisiaj byśmy zaklasyfikowali jako te należące właśnie do duchowości czy religii, a które były, które moglibyśmy nazwać też narzędziami psychologicznymi. I na ten temat są też ciekawe publikacje. Jest Historia nieświadomości Ellenbergera. No, może zagalopowałem się, History of the Unconscious, bo polskiego tłumaczenia póki co nie ma. Gdzie pierwszy rozdział, i to jest historia psychiatrii dynamicznej, taki jest podtytuł, a historia zaczyna się od praktyk szamańskich i czarowniczych. Zresztą autor trochę porównuje taką praktykę, która odbywa się u amazońskich Indian. Szaman potrafi wyciągnąć chorobę ze swojego pacjenta pod postacią robaka, którego uczy się mu tak sztuczką wyciągać z gardła. I na koniec musi pokazać tego robaka, że wyciągnął chorobę. Taka forma sugestii. No tak, i autor porównuje to trochę do współczesnego psychiatry, który próbując być bardzo naukowy, wyciąga tego robaka pod postacią diagnozy i mówi, to jest to, dolega ci na przykład mieszane zaburzenie lękowo-depresyjne. I to jest ten robak, którego on pokazuje i wtedy możesz powiedzieć, mam diagnozę, wszystko już rozumiem, to dlatego wszystko jest ze mną źle, tak, to dlatego mi źle. I teraz już mi trochę lepiej, jak już wiem, jak ten robak wygląda. Więc nie uciekniemy od tego, że doświadcza, i to jest coś, o czym mówi antropologia medyczna, że doświadczenie pacjenta jest dalekie od obiektywnego, że doświadczenie bycia pacjentem, że doświadczenie usłyszenia na swój temat diagnozy, doświadczenie bycia w kolejce, gdzieś tam w poradni, doświadczenie zapisania się do gabinetu, usłyszenia fachowych słów, koncepcji na temat tego, co ci dolega, że też jest doświadczeniem jakoś skonstruowanym kulturowo. Że proces chorowania i konceptualizowania tego, co ci jest, też jest wysoce kulturowo uwarunkowany i subiektywny. Tym się zajmuje antropologia medyczna. A mówiąc o
Wspominałeś Wracając do duchowości, tak? Bo tak. idziemy w tą stronę, czy nie? No Bo też. tak. Tak, no pytanie właśnie, co to jest ta duchowość? Okej. Bo, wiesz, bo myślę sobie o tym, że jakoś ludzka świadomość się rozwija i że to podejście psychologiczne, psychoterapeutyczne też oczywiście ma swoje zasługi do tego rozwijania się świadomości ludzkiej. Natomiast rzeczywiście ta duchowość się tutaj pojawia, bo też wydaje mi się, że czegoś brakuje w tej świadomości, że jest jakoś to podejście psychologiczne, psychoterapeutyczne jest jakoś zredukowane, przynajmniej tak jak ja, być może jungowskie podejście bardziej łączy to, włącza tą duchowość, tak jak mówiłeś też o tym. Mówiłeś o tym dzisiaj, że to. Czekaj, jak ty tu powiedziałeś o tym, że ta subiektywność jest się pojawia. Trochę się gubię teraz. Muszę powiedzieć. Tak jakoś zanurzyliśmy się głęboko i trzeba by się jakoś wydostać teraz z tego. Albo zanurkować jeszcze głębiej i zobaczyć, co za stwory tam na nas czekają. Spotkać tego nieznanego. No właśnie, spotkanie z nieznanym. To jest też coś, co chyba należy do duchowości. Tak, kiedy przypomina mi się, że swego czasu, jak rozmawiałem z Wojtkiem Eichelbergerem, to on powiedział coś takiego, że wszyscy mówią o wypartym cieniu, a porozmawiajmy o wypartym świetle. O. I on używa tego określenia wyparte światło na opis stanu, w którym duchowość jest zmonopolizowana przez religię. I ja sobie myślę, jak ty mówisz o tych 20-parolatkach, którzy skończyli studia psychologiczne, a studia psychologiczne w Polsce, to musimy to dodać, w Polsce są rzeczywiście bardzo scjentystyczne, są rzeczywiście pretendują do takiej roli nauki mierzalnej metodami przyrodniczymi. W różnych krajach różnie te paradygmaty psychologii są prezentowane bardziej albo mniej inkluzywnie, ale moim zdaniem to, że w Polsce psychologia jest mocno scjentystyczna, też jest związane z tym, że jesteśmy krajem mocno katolickim, paradoksalnie. Dlatego, że w kraju, który jest mocno osadzony w tradycji i w religii, w zasadzie mamy dwa akceptowalne stany, które są uznawane za w miarę normalne. I to jest stan albo wierzącego, zgodnie z powszechną religią, albo ateisty. No bo też wiadomo, że szczególnie Polak nie da się zamknąć w jednej rzeczy, nie można mu nic nakazać, więc musi mieć też tę alternatywę. Ale jak się pojawi ktoś trzeci, to to już jest podejrzane. Więc albo jesteś religijny, albo jesteś ateistą. A jak... czyli rozumiem, że albo jesteś wierzącym, czyli kimś, kto ma ten akt wiary, wycofuje rozum, poddaje ten rozum temu nauczaniu czy tym autorytetom duchowym, albo jest tym buntownikiem, ateistą, czyli kimś, kto jest skrajnie jakoś racjonalny, kto zaprzecza wszelkiej nadprzyrodzoności i który buntuje się przeciwko tym autorytetom. Tak, takim scjentystą, tak? Jest scjentystą, czyli akceptuje jedynie autorytet nauki takiej wyidealizowanej, jako dającej ostateczne odpowiedzi. I to przekonanie w słuszność paradygmatu jest religijne, bo oczywiście w nauce też już od kilkudziesięciu lat mówi się o różnicach między paradygmatami, o scjentyzmie obiegowym tak zwanym, czyli o tym, w co ludzie wierzą, że jest nauką, o tym, w co naukowcy wierzą, że jest nauką nawet.
a co może stwarzać również dogmatyczne ograniczenia. I nauka uprawiana w taki sposób, redukcyjny, też ma cechy religii dogmatycznej. I dlatego wydaje mi się, że my żyjemy w takim miejscu, w którym to naturalne, że są tylko te dwa stany. Jeżeli jesteś czymś innym, jeżeli przychodzisz z jakąś albo religią wschodu, albo jakąś psychoterapią akceptującą duchowość, to ja już spotkałem się z tym, że to jest dla niektórych osób podejrzane. Że to jest tak, jakbyśmy mieli, jak to Edinger opisał, wojnę tytanów z bogami. Wojnę dwóch sił, tak? Wojnę takiej religii tyrańskiego ducha i tyrańskiego materializmu. I nie ma tam miejsca na duszę. Nie ma tam miejsca na wyobraźnię. Nie ma tam miejsca na kreatywność. Że kreatywność i wyobraźnia są dozwolone tylko artyście, bo on jest nieszkodliwy i wiadomo, że jest szalony. On ma bawić, jest szalony. Ale nie są akceptowane jako przejaw osobistego stylu poznawania świata, jako przejaw indywidualizmu takiego dojrzałego. Mhm. To gdzie ta trzecia droga, Bartek? Idźmy tą trzecią drogą, zostawmy tych nudziarzy po obu stronach. No, z przyjemnością. Więc tak, nie, oni zresztą bardzo dobrze się bawią sami ze sobą. Tak jest. No ta trzecia droga to jest droga, którą James Hillman by nazwał drogą duszy, drogą stwarzania duszy. I to jest droga, którą Jerzy Prokopiuk nazywał paradygmatem wyobraźni. Myślę, że to jest dobra nazwa, bo dusza i wyobraźnia to są w tej psychologii archetypowej, hillmanowskiej, to są blisko związane pojęcia, ale to jest cały taki, to nie jest ograniczone do psychologii hillmanowskiej ani do Junga, tylko można powiedzieć, że jest na zachodzie w nauce cały taki ruch związany z postaciami, które badają wyobraźnię jako funkcję poznawczą. To znaczy wyobraźnia jako funkcja poznawcza teoretycznie istnieje w psychologii, ale rozumie się ją jako wyobrażanie sobie realnych obiektów, czyli krzesła, szklanki, tego, że sięgam ręką po krzesło. Ta trzecia droga, ten trzeci nurt wiąże się też z uznaniem kreatywności i wyobraźni jako narzędzi poznawania świata i jako narzędzi rozpoznawania siebie samego i usensawiania swojego istnienia, czyli coś, czego wszyscy bardziej lub mniej desperacko szukamy. Tego sensu, usensownienia. Usensowienia. Jakiejś wiarygodnej opowieści o sobie. Mi tak przyszła myśl, że też ta kreatywność może być takim też taką umiejętnością, która ma coś wspólnego z władzą jakąś, że stworzenia, znaczy w sensie nadawania istnienia. Czyli nie tylko odtwarzania tego, co jest, tylko też jakby stwarzania czegoś nowego. Czyli jakoś też taką energią boską. Tak, o tym rozmawiają między sobą co bardziej wnikliwi artyści. O tym zresztą czytałem w kilku książkach ostatnio. O tym, że energia kreatywności, że używam takiego słowa energia jako doświadczenia, bo akt twórczy, akt kreatywności jest czymś, co może poruszać wewnętrznie, czymś, co dodaje sił, dodaje energii, pozwala jakoś wewnętrznie rozkwitać w tym akcie tworzenia. I tę koncepcję, że tworzenie jest uczestnictwem w jakiegoś rodzaju uduchowionej mocy,
spotykam, ilekroć coś czytam o byciu artystą. Ostatnio czytałem książkę The Creative Act Ricka Rubina. Rick Rubin to jest jeden z najbardziej znanych na świecie producentów muzycznych. On jest ekspertem od wielu gatunków. Od taki brodacz. Brodacz. Od rapu po metal. On i Red Hot Chili Peppers, i różnych raperów, i Metallicę, i no szereg bardzo szerokiego zakresu reprezentantów muzyki wyprodukował. I on jest trochę taki, ma taką aurę guru trochę. Zresztą jak się go pogląda na YouTubie albo poczyta, to nie trzeba być muzykiem, żeby się zainspirować. I on mówi właśnie to, że tworzy się nie po to, żeby stworzyć kolejne dzieło sztuki, bo jest już ich tak wiele, że nie ma po co właściwie produkować więcej, tylko że tworzy się, żeby być w tym doświadczeniu, które jest doświadczeniem duchowym. A dzieła sztuki powstają przy okazji. Przy okazji. I tak, no to jest, no mógłbym wymieniać tutaj autorów i artystów, którzy o tym mówią, ale... No właśnie, Bartku, bo ty jesteś też jakoś bardzo z tymi artystami związany i przypomina mi się takie wydarzenie, o którym opowiadałeś mi, nie wiem, czy to tutaj pójdzie, kiedy spotkałeś się z gronem artystów i zaproponowałeś jakąś im rozmowę, która ich bardzo jakoś otworzyła i sprawiła, że to była jakaś niezwykła jakość. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Tak, miałem rzeczywiście takie doświadczenie, jak kiedyś znalazłem się, kiedy to było? No to było chyba po openerze którymś, jak z racji jakichś towarzyskich znalazłem się w gronie zespołu oraz osób obsługujących technicznie koncert jednej z bardzo interesujących gwiazd polskiej muzyki. I znalazłem się przy stole wieczorem, gdzie toczyły się różne rozmowy. I nagle menedżerka pracująca w tej firmie, która zajmowała się tą gwiazdą, mówi: a ja słyszałam, że ty jesteś psychoterapeutą. I od razu oczy zwrócone na mnie. Ktoś od razu poszedł do pokoju. Tak jest, rozmowy ucichły. Tak, i no i ona zaczęła tak prowokacyjne różne pytania zadawać. Jakieś takie trochę, żeby mnie tak przycisnąć i żeby powstał z tego jakiś ubaw. No i ja uznałem, że to są bardzo ciekawe pytania. Ja lubię też taki duch prowokacyjny, więc doceniłem jej zabiegi, wysiłki, jej kompetencje w tym zakresie, bo była w tym bardzo dobra. I wszedłem w to i zaczęliśmy rozmawiać i do tej rozmowy przyłączyła się reszta. Ci, co nie uciekli, to zaczęli opowiadać nagle i otwierać się o swoich terapiach. Jako o czymś, do czego nagle zaczęli się przyznawać i rozmawiać, i jak ich to rozwinęło, i jakie to jest wspaniałe doświadczenie, i co temu zawdzięczają. No i ta menedżerka sama w pewnym momencie tej rozmowy stwierdziła, że ona musi kiedyś spróbować i że przy tym stole powstała taka atmosfera, że mówi: kurczę, to nie było kurczę, ale nie będę tutaj. Znam ich 15 lat, a mam wrażenie, że dopiero dzisiaj wiem, z kim siedzę przy stole, że dopiero się poznajemy tutaj. I tak wszyscy stwierdzili, że jak zaczęli rozmawiać o takim temacie jak terapia, jak doświadczenia osobiste, jak swoje trudności, to ludzie, którzy się wiele lat znają, nagle zaczęli się poznawać głębiej. I to było bardzo dobre. To było takie otwierające. Bo rzeczywiście ci ludzie znali się wiele lat, jeździli ze sobą w trasy,
znali się od podszewki jako zawodowcy. Niektórzy się może przyjaźnili między sobą, ale tego dnia weszli głębiej. No, tak. Duch psychologii głębi. No właśnie, tak, albo też zaistniało. Mówiąc alchemicznie, też po prostu spowodowałaś pewną reakcję, byłaś taką substancją, która spowodowała pewną reakcję i umożliwiła tym ludziom spotkanie się na innym poziomie, nie? Wytworzyła się nowa jakość. Ja nawet nie wiem, czy ja spowodowałem to. Jest taki komponent jak sól alchemiczna, która ma tę właściwość, że katalizuje procesy. Ja miałem takie wrażenie, że taka była moja rola. To znaczy padło hasło, jest przy stole psychoterapeuta i wszystko się zrobiło samo. Tak. Ja żadnych zabiegów tam nie stosowałem. Ja po prostu rozmawiałem. I wydaje mi się, że zadziałała potrzeba w tych ludziach. Że ja bym czegoś takiego nie śmiał próbować osiągać, jak tam się wydarzyło. Ja po prostu w tym byłem i pojawiła się informacja o mojej personie zawodowej, a reszta się potoczyła. I wydaje mi się, że to jest trochę podobne jak w terapii, że czasami, że jako najmądrzejszych terapeutów najbardziej widzą nas ludzie, którzy przychodzą z największą gotowością na proces. Prościej, że może to ujmę, że jak przychodzi osoba gotowa na proces wewnętrzny, to wystarczy, że go umiemy nie zepsuć komuś, że umiemy pomóc i być przy nim i wspierać, to już trochę na nas też będzie trafiać ta projekcja, że to my robimy jakieś cuda. A dla mnie często doświadczeniem cudownym jest móc być przy tym. Ja wiem, Bartku, ty jesteś skromnym człowiekiem i rzeczywiście jakoś tak to przedstawiasz, jakby to było coś bardzo prostego, ale ja potrafię sobie wyobrazić tą sytuację przy tym stole, że mógłbyś zantagonizować połowę składu, a resztę nauczać albo cokolwiek zrobić innego, co by nie sprawiło tego, że to spotkanie stanie się tak głębokim spotkaniem. Więc myślę, że to, o czym mówisz, to, że żeby nie zepsuć, to jest wielka sztuka, żeby nie zepsuć. No tak, to jest... Tego się uczymy. Tego się uczymy, oczywiście. Właśnie to, o czym mówisz, to byłby przykład takiej działalności zagłuszającej. Tak. To tak jak używałeś tego określenia na ostatniej naszej rozmowie, antyinicjacyjnej, kontrinicjacyjnej powiedziałeś. Tak sobie myślę, wiesz, o tej terapii, że i o inicjacji, że terapia jest jednak jakimś narzędziem inicjacyjnym i że w sumie szkoda, że nie mam jakiejś innej nazwy, bo terapia jednak kojarzy się jakoś tak medycznie i z takim, no ma jakąś taką swoją trochę być może negatywną otoczkę, gdyby to jakoś nazwać jakoś bardziej właśnie droga osobistego rozwoju, czy tam proces odzyskiwania, połączenia ze swoją głębią czy coś, nie, to mogłoby być bardziej znośne, bardziej by przemawiało do ludzi, którzy właśnie, tak jak ty mówisz, są otwarci na tą głębię i chcą tam wchodzić, tylko no właśnie, tylko jakoś czasem ta otoczka wokół terapeutów i terapii jest taka, że to jest właśnie dla wariatów, tak? Czy jakby dla ludzi, którzy są bardzo zaburzeni, że to jest coś nieprzyjemnego, kosztownego, męczącego i z niepewnym wynikiem, nie? Więc jakoś myślę o tym, że ja bym chciał właśnie mówić o psychoterapii jako o pewnym naprawdę ważnym sposobie dostępnym w naszej kulturze, jakby do tego procesu stawania się sobą, tej indywiduacji. No wiesz, to słowo jest bardzo stare i być może ono oznacza właśnie to, bo pierwsi terapeuci, którzy funkcjonowali z tego co pamiętam w pierwszych wiekach naszej ery,
To ludzie... z greckiego, nie? Tak. To była grupa nosząca tę nazwę ludzi specjalizujących się w przywracaniu połączenia delikwenta z bogami. Co możemy rozumieć oczywiście metaforycznie, bo przywrócić połączenie z bogami, co to może znaczyć? To może znaczyć przywrócić połączenie z siłami, które tworzą życie, które tworzą kosmos, które tworzą ludzkość, które tworzą nasz własny wewnętrzny system, nasze ciała, dusze, organizmy fizyczne i psychiczne i łączyć. Co to znaczy łączyć? Może właśnie połączenie oznacza, przywrócenie połączenia oznacza zniesienie oddzielenia, zniesienie alienacji, zniesienie blokad, przywrócenie jakiegoś przepływu wewnętrznego czy psychicznego krwiobiegu, który łączy różne części nas i naszych doświadczeń. Tak, to jest połączenie z bogami rozumiane metaforycznie i ono wykracza daleko, daleko poza współczesne koncepcje biomedyczne. Tak, też kosmos w rozumieniu Greków to był porządek. Czyli tak. Połączenie też z porządkiem po prostu, z jakąś harmonią, czy z tym, jak sprawy, jak rzeczy się mają, kiedy są zgodne ze swoją naturą. No tak, ale żeby połączyć się z porządkiem, to trzeba też połączyć się z chaosem, bo porządek płynie z chaosu. Jak to? No, chaos jest twórczą siłą. Jest pozornym nieuporządkowaniem i pierwotną materią, w której jednak dostrzegamy wzory, z których wyłaniają się porządki. Widzimy to i w życiu psychicznym, i w naturze. Jeżeli zaburzysz jakiś porządek, na przykład przerwiesz liść, który ma jakąś taką uporządkowaną konstrukcję rozpoznawalną, symetryczną, zgodną z DNA. Jeżeli przerwiesz, to miejsce zarośnie bardziej złożonym wzorem. Jeżeli uszkodzisz jakąś tkankę żywą, to ją wypełni nowy, ciekawszy, jeszcze ciekawszy wzór. Jeżeli komórka się podzieli, to z jednej bańki powstanie człowiek. Wyczuwam w tym, co opowiadasz, jakąś twoją ekscytację chaosem. Jakoś, no oczywiście. Jako bardzo jakąś pozytywną siłę, a ja myślę o takim doświadczeniu obawy przed chaosem, które też znam od swoich klientów z gabinetu, więc że obserwuję też ludzi, którzy się boją tej energii, którzy boją się w ogóle energii jako takiej, która się z nich wydobywa i bardziej budują zapory i ograniczają sobie dostęp do tej energii, niż się na nią otwierają. No bo strach przed życiem dominuje takie procesy neurotyczne i sprawia, że chcemy utrwalać się w skostniałych strukturach, które czasami nam już nie służą. I ten stan nerwicowy jest przepełniony cierpieniem, ale też pewną formą wygody, przyzwyczajenia i bezpieczeństwa. I jeżeli chcemy żyć, to musimy też nauczyć się umierać, a każde doświadczenie zaburzenia tej struktury, z którą przychodzimy na terapię, jest trochę doświadczeniem małej śmierci, bo wymaga odpuszczenia czegoś, czego kurczowo się trzymamy i zdania się na coś, co jest poza naszą kontrolą. Tego nieznanego. I myślę, że to jest to doświadczenie, o którym mówisz, że trudno nam się porzuca schematy, ale z drugiej strony bez tego nie żyjemy. I to jest ta zgoda na chaos, znaczy ta niezbędna zgoda na chaos.
Wydaje mi się, że to słowo możemy też różnie rozumieć. Jeżeli mówimy o cierpieniu wynikającym z tego, że naszym życiem rządzi chaos, to może być tak, że wcale naszym życiem nie rządzi chaos, tylko rządzi nadmierny porządek. Że to, jak my sobie wyobrażamy nasz porządek i jaki on powinien być, nie ostaje się w zetknięciu z życiem, z normalnymi sprawami, z tym, co się dzieje na co dzień, z rzeczami, które są poza nami. I że zbyt duży porządek w naszej strukturze jest sztywny i nie adaptuje się do otoczenia. Masz jakiś przykład? Bo to jest to dość ogólne. Podoba mi się sam konceptualnie, ale jakby to jakoś... No chociażby przekonania na własny temat, czyli to, co nazywamy personą w psychologii jungowskiej, czyli skrzętnie skonstruowany obraz samego siebie, który pokazujemy społeczeństwu, a w który możemy uwierzyć sami do tego stopnia, że się z nim utożsamiamy. Na przykład jestem dyrektorem, tak? Tej firmy, to jest moja tożsamość. Jestem tym, nawet jak wrócę do domu. Jestem tym, jak sznuruję buty. Jestem rodzicem. Albo rodzicem, tak? Albo mężem, żoną, synem, dzieckiem. Psychoterapeutą. Psychoterapeutą. No, w każdym społecznym obrazkiem, każdą rolą. Okej, poczekaj. Teraz tak. I teraz chodzi o to, że ta persona, kiedy jest zbyt sztywna, kiedy nie jest podatna na to, że ja się zmieniam, czyli ona też powinna się zmieniać, to ona staje się jakby takim kaftanem trochę jakoś ograniczającym mnie. Tak? Dobrze to rozumiem? No tak. Mówi się na przykład sporo... Jeden z tematów współczesności, to jest temat, o którym rozmawialiśmy też ostatnio, to są role płciowe. I mówi się o tym, że na przykład mężczyznom nie wolno czuć i nie wiem, płakać, przeżywać, rozpaczać, że jedyne jakieś takie społecznie akceptowalne formy rozpaczy to jest to milczenie kowboja albo po prostu albo pijaństwo na smutno, tak, czyli albo duszenie w sobie czegoś, albo narzekanie, tak? I tu konfrontacją z tą, czy jakąś taką trudnością związaną z ożywieniem wewnętrznym byłoby chociaż to, żeby na przykład okazać uczucia sobie nawzajem. Prosta sprawa, albo szczerość, albo słabość, albo niekorzystne wglądy na własny temat. Czyli to byłyby te zachowania, które byłyby, nazwijmy to, niezgodne z tą personą. Na przykład, wychodziłyby tak. poza jej sztywne jej ujęcie. Tak, i to jest każda taka sytuacja, w której, bo podałem przykład persony, zesztywniałej persony, ale mówimy o każdej sytuacji, w której nasza postawa wobec życia nie służy już życiu. I gdy nasze przekonania na temat rzeczywistości albo stosunek do życia nie wystarcza. Zdarza się, że cały świat nam coś próbuje powiedzieć, a my to odrzucamy. Że gdzieś głęboko wyparte treści z nas samych przychodzą z zewnątrz, pod postacią projekcji. No, możesz coś więcej o tym powiedzieć? No, na przykład myślę teraz o innym naszym koledze, ale może jego nie będziemy przedstawiać, który zawsze ściąga na siebie agresję. I już wiele razy mu się zdarzyło, że on jest przecież taki niewinny i uśmiechnięty od ucha do ucha i zawsze... Mówi takim aksamitnym głosem. Mówi cichym aksamitnym głosem. To jest zresztą też charakterystyczne dla tego typu, że mówi cicho. I no, na poziomie deklaratywnym to jest hippis i pacyfista.
ale co chwila albo oberwie w nos, albo się wda w jakąś szarpaninę. Już zawsze jak się z nim gdzieś idzie, to można być pewnym, że będą jakieś kłopoty. Bo on po prostu ściągnie te kłopoty. On się zawsze ściągnie na siebie jakąś agresję. I Jung mówił tak, że to, co głęboko wyparte w nas samych, przychodzi z zewnątrz jako los. I dlaczego ktoś ma takiego pecha, że zawsze ściągnie z całej okolicy akurat tych ludzi, którzy szukają guza? To jest problem wypartej agresji, to znaczy no, to mówimy o postaci, która ma tak głębokie przekonanie o sobie jako o pacyfiście, że w ogóle nie widzi tego, jak sam zachowuje się agresywnie w mowie, w przekazywanych komunikatach i treściach, jak w sposób irytujący potrafi ludzi jakoś zaktywować. Zaktywować, tak? Tak, tak. Rzeczywiście, to jest takie doświadczenie, że można mu tłumaczyć, nawet a on jakby to przyjmuje, że jest się agresywnym wobec niego. Nie? Nawet usiłując jakoś go skontaktować z tą częścią agresywną, to on to przyjmuje jako agresję tej osoby, która chce mu pokazać. Więc to jest w ogóle ciekawe, bo to jest ta obawa przed agresją jest bardzo ciekawa, bo ja miałem też takie ostatnie doświadczenie całkiem niedawno takiego kręgu spotkania mężczyzn, którzy pracują z mężczyznami i tam też pojawił się temat złości. I miałem okazję obserwować, jak też mężczyźni, którzy pracują z innymi mężczyznami, jak sami boją się własnej złości. Jak ja tam próbowałem to normalizować, mówić okej, słuchajcie, to, że się złościmy na siebie, to jest dobre, to znaczy, że nam zależy, to znaczy, że chcemy wychodzić do kontaktu, że ujawniamy tą energię złości. I widziałem duży popłoch i taki właściwie duży dystans też wśród uczestników tego. I myślałem jej, jak oni mogą prowadzić mężczyzn do odblokowania się na złość, skoro sami tak bardzo się boją tej złości. Nie? I że jakoś coś jest z tą agresywnością i nie wiem, czy to jest kwestia wychowania, czy to jest kwestia tych ról społecznych, czy czegoś takiego, ale nawet u mężczyzn, nie, że może właśnie też odejście od tego archetypowego wojownika, który jest agresywny w dobrej sprawie, nie, że jakby coś takiego się stało z tą agresją teraz, że ona jest jakoś naznaczona i że teraz, no właśnie, szybciej spotkasz się z takim człowiekiem, który właśnie jest tym, jak to się mówi, obejmowaczem drzew i po prostu pacyfistą i kimś, kto propaguje jakiś pokój i jakąś taką cudowną, nową ziemię i coś tam, nie? Że szybciej kogoś takiego spotkasz, kto tą agresywność ma kompletnie nieuświadomioną, niż kogoś, kto się zezłości na ciebie i potem powie, brachu, kocham cię po prostu, jakby bądźmy ze sobą, tak jakby. Brakuje mi tego, brakuje mi takiej energii. Muszę powiedzieć, że jakoś szukam takich ludzi, których nie naruszy to, że ja im powiem, że czuję złość. I to są naprawdę rzadkie sytuacje. Jakby stała się jakaś taka... jakiś taki ostracyzm tej złości, gdzieś ona została wyekspediowana poza miasto, nazwijmy to tak, jakby jak ten kozioł ofiarny. I te przestrzenie, które są tej złości pozbawione, są dla mnie osobiście nie do zniesienia po prostu. Tak, i mogą być bardzo toksyczne i niebezpieczne. Mamy też doświadczenie przy takiej grupy na Facebooku, nie? No, oczywiście, tak, gdzie... najbardziej pokojowe osoby są jednocześnie tymi najbardziej oburzonymi. Ja zaczynasz mówić cicho, Bartku, teraz. Teraz ja zaczynam mówić cicho. Ups. Sprawdźmy, czy czegoś nie wypieram w tej chwili. No więc tak. Złość niewątpliwie należy do tego kulturowego cienia naszego. Cień ma różne warstwy. Cień, czyli ta wyparta, niechciana część emocjonalna, niechciane, wyparte cechy, które nabierają swojej autonomii.
Co to znaczy, nabierają swojej autonomii? No to, co jest wyparte ze świadomości, zaczyna żyć swoim życiem gdzieś w piwnicach naszej psychiki. I na czym polega to życie? No, na tym, że powstaje w kompleks, czyli powstaje autonomiczna, tak jakby odrębna część naszej osobowości, która potrafi przejawić się jako nie ja. I wykazuje autonomię w tym sensie, że zdaje się mieć jakiś rodzaj swojej inteligencji i inicjatywy, które nie zależą od naszej woli. Sorry, że tak cię pytam, ale też pamiętam o ludziach, którzy nie są psychoterapeutami, którzy będą nas słuchać, żeby też jakoś nie skracać tego, tylko objaśniać, nie? Bo to rzeczywiście jest tak, czasem ludzie mówią, nie wiem, co we mnie wstąpiło. To jest właśnie to. I to jest kompleks. To może być kompleks. To jest cień, tak, to jest właśnie cień. Nie wiem, co we mnie wstąpiło, tak, co ją opętało. I tak dalej. No to są bardzo trafne spostrzeżenia, bo ten fenomen cienia i owładnięcia cieniem trochę przypomina takie tradycyjne opisy opętania, że człowiek rzeczywiście może przestać być sobą i robi się albo swoim przeciwieństwem, albo bardzo gwałtowny, ale to są ekstremalne przypadki. Dużo częściej to się przejawia w tym, jak słyszymy, jak ktoś mówi o tym, co go najbardziej obrzydza u innych. To wtedy mamy do czynienia z projekcją cienia. Możemy, wsłuchując się w to, jak w szczególności słyszymy, jak ktoś obrabia wiadomo co komuś innemu, tak? I jak kogoś strasznie mierzą jego okropne cechy, i widzimy, że ta reakcja jest nieadekwatna. To znaczy, być może tamta osoba rzeczywiście ma część z tych cech albo część spostrzeżeń jest trafna, ale ciebie to tak nie emocjonuje jak tego kogoś, kto ma kły na wierzchu. No to wtedy możemy być niemalże na 100% pewni, że właśnie osoba, z którą rozmawiamy, dokonuje przedstawienia swojego własnego cienia. I on musi zostać wyrzucony na zewnątrz, ponieważ jest czymś bardzo nieakceptowanym wewnętrznie. Co można, Bartek, z tym cieniem zrobić? No, to poza pójściem na terapię. No nie wiem. Ale żeby co? No właśnie, żeby on się jakoś, tak, żeby go włączyć do świadomości, no bo to jest jakoś, to jest jakaś część zasobów naszych, tak? Czegoś, z czego moglibyśmy korzystać, a przez to, że to zostaje jakby zepchnięte do cienia, nie możemy z tego korzystać świadomie, tylko to się gdzieś nam wskakuje właśnie, tak jak mówisz, w tych momentach, nie wiem, słabszej formy, tak? Czy tego, że właśnie nie poznaję siebie, coś zrobiłem, co nie jest mną. Mi się wydaje, że bez terapii to może być bardzo trudne, dlatego że mówimy o takich cechach i emocjach, które często wyparliśmy w czasach jeszcze przedwerbalnych, albo bardzo wczesnych, albo przedsocjalizacyjnych. I przeciwko, to dlatego terapia jest niezastąpiona, że mamy mechanizmy obronne, które są przedwerbalne, które są przed naszą świadomą wolą, które kontrolują nas, które nie dopuszczają do tego, żebyśmy czegoś się dowiedzieli, których praca polega na tym, żeby coś nie dostało się do świadomości. I im jesteśmy silniejsi i zdrowsi, tym też silniejsze i zdrowsze są nasze mechanizmy obronne. I szczególnie jak mówimy o takich rzeczach jak cień albo jak trauma, ale nie, może teraz nie poszerzajmy zakresu, traumy, tak. Ale jako przykład. Ale szczególnie takie rzeczy jak cień to są te, w których najtrudniej jest cokolwiek zobaczyć samemu i nawet jeżeli mamy
bardzo wykwalifikowanego terapeutę, który wszystko jasno widzi, to jemu też będzie bardzo trudno nas uświadomić, bo będziemy się temu opierać i będziemy jego widzieć jako tego wroga nieraz, tak? Jeżeli czasami terapeuta staje się tym obiektem projekcji, jeżeli czasami zbyt coś pokażemy naszym pacjentom, to możemy spodziewać się bardzo silnej reakcji antagonistycznej. I im bardziej jesteśmy refleksyjni, obie strony, tym szybciej się z tego otrząśniemy i będziemy mogli o tym pogadać, ale ten proces nigdy nie jest prosty, bo jest, jest tak wielki opór, że ja sobie nie wyobrażam, żeby można było zrobić warsztaty z cienia. Ja się spotkałem z czymś takim w internecie i dla mnie to jest tak śmieszny absurd, że mam nadzieję, że nikt w to nie wierzy. To jest, no nie wiem do czego to porównać. No, równie dobrze można by zrobić warsztaty z lewitacji albo... Tak. Ja bym zaoferował warsztaty pukania się w czoło, bo to nie jest zadanie na jakieś krótkofalowe, weekendowe warsztaty albo na przemyślenie i dojście do wniosków, tylko na długą, ciężką pracę. Tak. A co można zrobić samemu? No, myślę, że rozwijać cierpliwość w stosunku do bliźnich i polować na cień. To znaczy, wiemy z psychologii głębi, że jeżeli denerwują cię szczególnie mocno cechy w bliźnim, to może być twój cień. Więc masz trop tej zwierzyny. Tak, masz podręcznikowy opis śladów. I szukaj tych śladów. Zobacz, co cię najbardziej denerwuje. Zobacz, kogo najbardziej nie możesz zaakceptować. Kto sprawia, że zalewa cię krew. Zobacz te osoby, z którymi najmniej widzisz szansę porozumienia. Przyjrzyj się im. Spróbuj opisać te cechy, które najbardziej cię odrażają w tym bliźnim. Potem spójrz na tę listę i zastanów się, czy tobie kiedyś zdarzyło się tak zachować, jak jest na tej liście. Czy tobie zdarzyło się być takim dla kogoś w jakichś sytuacjach. Po czym można rozpoznać sukces w takiej pracy? No, zwiększenie zasobów wewnętrznych i tak dalej. To jest efekt oczywiście pozbawienia energii każdego kompleksu, ale między innymi po tym, że ludzie przestają nas tak aż bardzo denerwować. Że jednostki, które wcześniej nas w szczególności wyprowadzały z równowagi, stają się trochę bardziej ludzkie. No tak, ale to mniej energii wtedy człowiek ma, nie? No myślę, że właśnie więcej, bo ta energia przestaje być projektowana. Okej, okay, ja mówię o czymś takim, że można też się ożywiać w ten sposób, że poddając się tym negatywnym, poddając się temu złoszczeniu się na innych, można też mieć wtórne z tego korzyści, w sensie... Zawału serca. Nie, no poczucie energii jakiegoś takiego właśnie, że tak jak myślę sobie, często ludzie w naszej kulturze polskiej też narzekają, nie, że jest to pewien rodzaj takiego budowania więzi w naszym społeczeństwie, że po prostu narzekamy na coś, nie, i to jest właściwie sposób na tworzenie jakiegoś połączenia. Wiesz, ale ja na przykład myślę, że ty mówisz teraz o takim właśnie erosie bitewnym, a on staje się jeszcze piękniejszy, gdy mamy go świadomie. To, że przestajesz projektować cień na kolegę, to nie znaczy, że nie możecie się od dzisiaj kłócić i świetnie się bawić, po prostu awanturując się ze sobą. Tak? Absolutnie nie. Właśnie jeżeli wyzwolisz swój gniew, jeżeli on przestaje być dla ciebie zakazaną emocją, to wtedy możesz się nim cieszyć, a nie katować. No właśnie, bardzo mi się podoba określenie eros bitewny, to jest w tym namiętność po prostu. Tak, oczywiście. Doskonałe.
Tak, bo to oczywiście mi tu chodzi o taką bitwę, na taką, można powiedzieć, no nie na śmierć i życie, niedestrukcyjną, tak. Niedestrukcyjną, tak, nie krwawą, nie złowrogą, tylko o przyjemność czerpaną ze starcia, z awantury, ale takiej niedestrukcyjnej, z tak, ożywienia. Będącej jakoś grą też. No tak, i też konfrontacją taką niezbędną do przepływu życia, do zdrowia wątroby. No właśnie, to jest właśnie też ten archetyp wojownika, nie? Że wojownicy nie tylko prowadzą wojnę, ale też ćwiczą. Też ćwiczą swoją sztukę, nie? Po to, żeby właśnie być w tym dobrym, mieć z tego przyjemność, mieć z tego zasoby energetyczne. Tak. I często to są też bardzo spokojni i mili ludzie. Często najbardziej pokojowe to są właśnie to są środowiska sztuk walki, ludzi uprawiających regularnie sparingi. Przecież to jest bardzo przyjemne. I z mojego doświadczenia to są właśnie najbardziej pokojowe środowiska. Zresztą tam poznaliśmy jakże pokojowego naszego kolegę, od którego zaczęliśmy, Piotra. Tak, tak. I myślę, że to jest coś, z czym nieraz się też zetknąłem u różnych nauczycieli sztuk walki, że oni mówią, że gdy znajdziesz źródło konfliktu w sobie, to wtedy w twoim życiu zewnętrznym może nastać pokój. Że wtedy możesz pokojowo załatwić albo wszystkie, albo prawie wszystkie sytuacje. Że jak znasz ten korzeń przemocy w sobie, to wtedy możesz dzięki temu tworzyć wokół siebie bardziej pokojowe środowisko. Korzeń przemocy, czyli co? No, czyli własną agresję, własną destrukcję, własne zło, własny cień. Własne jakieś najbardziej... Konflikty wewnętrzne, nie? No okay. Tak, ale też wszystko to, co nam się wydaje być najokropniejsze w ludzkości. Czyli mówimy też o korzeniu wojny, zniszczenia, morderczości, kłamstwa, manipulacji, egoizmu w ogóle, pożądliwości, chciwości. Nieokiełznanej chciwości, że te rzeczy są też wpisane w naturę człowieka i nie da się ich okiełznać, udając, że w nas tego nie ma. Wtedy właśnie te rzeczy wszystkie będą nam sprawiać najwięcej problemów, albo przychodząc w postaci projekcji z zewnątrz, albo powodując jakąś nerwicę. To jest niezwykłe, jak to zacząłeś wymieniać, to mi się przypomniało 7 grzechów głównych. I pomyślałem sobie, że muszę zajrzeć do katechizmu, do tego takiego bazowego, takiego, co się uczyłem do pierwszej komunii, bo tam są właśnie różne bardzo ciekawe, że to jest w ogóle ciekawa antropologiczna i duchowa wiedza, bo tam są na przykład uczynki miłosierne co do ciała. Co do którego jednego z tych uczynków, a nawet dwóch, spotkaliśmy się w poniedziałek, tak? Czyli pogrzebać umarłych, pocieszyć strapionych. Nie? Że tam jest wow, tam jest jakaś bardzo ciekawa wiedza. I tak jak mówisz o tych grzechach głównych, o tej pożądliwości, o chciwości, o tym czymś, nie? Że to właściwie nie zniknie, powtarzam się trochę podobnie, nie zniknie przez to, że będziemy mówić aksamitnym głosem i będziemy poruszać się wolno i opowiadać o tej nowej ziemi, o tym pięknie, nie? Że każdy z nas ma własną taką drogę do przejścia ze swoją pożądliwością, ze swoją pychą, dumą i różnymi innymi rzeczywistościami, które chcielibyśmy, żeby ich nie było. Nie? I to też jest niebezpieczne, nie? Bo ta chęć, żeby ich nie było, właściwie napędza ten cień. Nie? No tak. On właśnie wtedy staje się autonomiczny. A tylko świadomość
tego cienia daje nam jakiekolwiek szanse na powściągnięcie się i wpływu tego cienia na nas. To znaczy znajomość i przyznanie swojej złej strony daje nam wiedzę o niej i wybór. Wybór, jak w danej sytuacji się zachować. I wzmacnia nas, dodaje też energię, bo to, co odszczepione, zabiera część naszej energii, część naszej inteligencji. I to jest jedna z obserwacji z pracy z cieniem i z pracy z kompleksami. To zostało odkryte już bardzo dawno temu, już ponad 100 lat temu, że kompleks zabiera część energii i część inteligencji. I że psychoterapia, która polega na pozbawianiu kompleksów mocy, prowadzi do wzrostu naszej energii życiowej i do wzrostu inteligencji. Bo mniej rzeczy nam miesza w głowie, mniej rzeczy zaburza nam widzenie rzeczy takimi, jakie są. Czyli używając powszechnej obecnie metafory komputerowej, więcej zasobów procesora i pamięci może być używane do bieżącej obsługi, a nie do tych procesów w tle. Zresztą to jest bardzo ciekawe, że kompleksy bywają w swojej fenomenologii porównywane do tego, jak się w kulturze chrześcijańskiej opisywało demony. A w informatyce te procesy ukryte też się nazywają demony. Demons, tak. Nie? Tylko przez dae. Daemons. To jest bardzo ciekawe i one faktycznie pochłaniają zasoby i to jest właśnie tak. A jeszcze nawiązując do tych grzechów głównych i do różnych wskazań religijnych, oczywiście wszystkie religie jakoś tę mądrość przekazują w jakiejś formie symbolicznej, bo w buddyzmie też mówi się o trzech korzeniach zła, czyli o pożądliwości, o awersji i o ignorancji, czyli że chcemy mieć to, co lubimy, chcemy odepchnąć albo być wolnymi, albo zniszczyć to, czego nie lubimy, a to, czego ani nie lubimy, ani nie lubimy, ignorujemy i nie dostrzegamy. Czyli neutralne po prostu ignorujemy. Natomiast chciałem wspomnieć o Erichu Neumannie, który jest w Polsce znany z książki Wielka Matka. To był uczeń Junga z Izraela, jeden z założycieli izraelskiego nurtu jungowskiego, który napisał taką książkę The New Ethics, Nowa Etyka. I on tam przedstawił taką koncepcję starej etyki i nowej etyki, która też czerpie z doświadczeń dwóch wojen światowych i z wiedzy jungowskiej o cieniu. I ta stara etyka właśnie polegała na tym, żeby zidentyfikować złe cechy i niewłaściwe działania, żeby wyrzec się zła i żeby zwalczać je zarówno w sobie i w innych. I żeby być dobrym, żeby rozwijać dobre cechy. Czyli to jest proste. Tak, rozwijamy cnoty i powściągamy nasze wady. I zwalczamy zło w świecie. Natomiast ta nowa etyka w bardzo dużym stopniu powinna skupiać się na rozpoznaniu też swojej złej strony. Czyli na rozpoznaniu tego zła wewnętrznego i na uświadomieniu go, bo zgodnie z tym poglądem tylko uświadomienie sobie przez człowieka jego wewnętrznego własnego zła, swojego, co może być bardzo bolesnym doświadczeniem dla ego i jest. Wymaga dojrzałości też, nie? Wymaga też stabilności, dojrzałości i pracy. On to jednak przedstawia jako obowiązek etyczny każdego z nas. I ta strasznie nieprzyjemna konfrontacja z własną ciemną stroną ma być jedyną szansą na przetrwanie świata i ludzkości i na poprawę stanu ludzkości. To znaczy, czym to się różni? Jeżeli brakuje nam tego rozpoznania,
to zawsze będziemy potępiać innych w mniejszym lub większym stopniu i zawsze będziemy zajmować się tymi niemoralnymi innymi. Ale nawet jeśli ci inni są, załóżmy, bardziej niemoralni w tym znaczeniu, że więcej wytwarzają zła i cierpienia na przykład, są bardziej egoistyczni, to dzieje się tak również poprzez brak wiedzy o cieniu. I wiedzy doświadczenia. Tak. I dlatego to jest obowiązek wszystkich z nas. Bo tylko wtedy jest jakikolwiek punkt podparcia do zmiany świata. Bo kto zmienia świat, nie zmieniając siebie, to jest zagrożeniem. Nie? Sam staje się bardzo szybko zagrożeniem, tak jak każdy rewolucjonista i tak jak każdy sprawca nieszczęść, który chciał dobrze. To co, lądujemy w takim miejscu, że mówimy jak ma być, nie? Jak powinno być. Trochę. I jak żyć. To będzie bardzo dobry odcinek, bo wreszcie to wyjaśniliśmy. Nie, to jest bardzo, wiesz, trochę żartuję sobie, bo jakoś mnie bardzo poruszyło to, co powiedziałeś o tej nowej etyce, bo jakoś to jest też moja etyka, tak sobie teraz się orientuję, nie? Że jakoś ze smutkiem obserwuję ludzi, którzy mają wielki potencjał, ale odmawiają konfrontacji ze swoją ciemną stroną i jakby pozbawiają się mocy przez to i są, wydaje im się, że są mocni, natomiast przez to są naprawdę słabi, tak? Jakbyś, i są łatwym celem też, bo można właściwie ich zmieść. No bo jakby nie mamy do tego dostępu, to, a ci, którzy nas widzą, to mają do tego dostęp, do tych guzików, nazwijmy to, i po prostu przez to no, są zmiatani z planszy. I jakby w mojej pracy z mężczyznami też jakoś mam do wiele okazji obserwowania takich ludzi, którzy mają wyciętą tą swoją ciemną część i porażają to swoją nieświadomością tego. No niestety, to jest właśnie dlatego powiedziałem, że nie tylko wiedza, ale też praktyka, nie? I właściwie taki, powiedziałbym, hard ducha, bo to jest rzeczywiście nieprzyjemne i to jest rzeczywiście, wywalają bezpieczniki i sygnały alarmowe się odpalają, nie? Bo wydaje się, że ten niższy umysł, ten dziecięcy, czy jakiś taki niedojrzały, on tam po prostu dla niego to jest jakaś śmierć, nie? To jest jakieś wejście w śmierć. I bardzo dobrze, że tu mówimy o różnych aspektach tego, bo jeżeli człowiek styka się z cieniem zbyt wcześnie, nie posiadając jeszcze uformowanej osobowości, to istnieje ryzyko, że sam się zidentyfikuje z tym złem. I mówi się w psychologii jungowskiej o optymalnym rozwoju człowieka w taki sposób, że dziecko, żeby móc zdrowo się rozwijać, musi na jakimś etapie uwierzyć, że zasadniczo jest dobre. Że człowiek na jakimś etapie musi mieć siebie za kogoś z grubsza raczej dobrego niż złego. Etap idealizacji, tak? Tak, że najpierw musimy trochę uwierzyć, że nasze istnienie jest pozytywne, bo bez tego nie możemy się prawidłowo rozwijać. To jest jak tlen. I przykładem takiej negatywnej inicjacji, czy negatywnej indywiduacji, czy takiej właśnie, bo jest też takie pojęcie negatywnej indywiduacji, która jest trochę takim mrocznym odbiciem tej właściwej indywiduacji, czyli taka inicjacja w zło. To ona często przebiega właśnie tak, że mamy kogoś młodego, kto nie dostał tego oparcia, że jest z grubsza dobry, bo nie miał tego komunikatu nigdy, bo uwierzył w to, że jest czymś złym. I że taka osoba też prędzej wejdzie w środowiska jakieś, nie wiem, od nastoletniości jakieś takie gangstersko-kryminalne, bo tylko tam się odnajdzie, bo tylko tam odnajdzie społeczność. Bo będzie taki ktoś mógł tylko wejść w relacje z innymi, którzy są zidentyfikowani z tym złem. Więc najpierw
jednak trzeba być w swoim własnym świecie kimś zasadniczo dobrym i uformować swój charakter i wzmocnić na tyle, żeby w pewnym momencie być gotowym na zobaczenie ciemnej strony, a i tak to pierwsze wejrzenie w swoją ciemną stronę może burzyć dużo z naszego postrzegania samych siebie, może zagrażać taką czasową tożsamością, poczuciem winy, taką czasową tożsamością złą, poczuciem winy, z jakimś... Retraumatyzacją. No może być, wiązać się też z utratą albo tymczasową utratą poczucia własnej wartości. Dlatego najpierw wymaga stabilności. Ale gdy już ta konfrontacja się odbywa, i to jest druga rzecz, którą bardzo ważna, którą wspomniałeś wcześniej, bez której cały mój wywód byłby absolutnie niekompletny, że nasza rozmowa, że do ugrania jest w tym procesie mnóstwo skarbów, bo nie wszystko, co w cieniu, jest złe. Tak jak kontakt z własnym gniewem nie jest z natury zły. Gniew się staje zły, gdy jest wyparty albo gdy jest destrukcyjny. I to jest energia życiowa, to jest siła witalna, więc możemy nabrać siły witalnej, która wcześniej była uwięziona w cieniu i czujemy się dzięki temu żywsi, młodsi, zdrowsi i bardziej chętni do życia. I jest to wzmocnienie, bo w cieniu jest życie, bo w cieniu jest też ten pierwiastek chaosu, o którym wcześniej mówiliśmy, ten, który miesza, ożywia, nie pozwala się utwardzić i jest przez to po stronie życia. Czyli, tak jak mówią mistrzowie sztuk walki, zmienia się wraz ze zmianą. No tak, i stabilność w zmianie. Tak, że jak próbujesz się nie zmieniać, to wylatujesz z równowagi, a jeżeli chcesz mieć niezmienną stabilność, to musisz stale zmieniać się w punkcie kontaktu. Tak jest. Tak jest. I z samym sobą, i z partnerem. Tak, potrenowałbym, Bartku. No to przy następnym odcinku się spotykamy godzinę wcześniej potrenować. No dobrze, tak żeśmy troszkę od duchowości przez psychoterapię, cień przyjechali gdzie? Mogę jeszcze coś dodać? Dobrze, dobrze. Jasne. Bo przypomniało mi się jeszcze tak odnośnie scjentyzmu coś, że żeby zrozumieć naleganie niektórych nurtów współczesnej psychologii na scjentyzm stosowny do takiego no wręcz newtonowskiego postrzegania nauk przyrodniczych, to trzeba się cofnąć do początków medycyny w Stanach, bo cały ten system takiego medycznego diagnozowania w psychiatrii i w psychologii jest mocno związany z historią medycyny w ogóle w Stanach Zjednoczonych. Otóż medycyna zaczęła formować się w Stanach Zjednoczonych jako dyscyplina, której dotyczą jakiekolwiek reguły około 100 lat temu. To znaczy, że w czasach Freuda, jeżeli żyłeś w Stanach, powiedzmy w czasach pierwszej połowy życia Freuda, jeżeli żyłeś w Stanach, to mógłbyś legalnie nazywać się lekarzem i podawać ludziom na przykład rtęć w formie pitnej, twierdząc, że uleczy im katar. I jeżeli ktoś słusznie zareagował na taką kurację podróżą w jedną stronę, to uważano to za wypadek przy pracy, za po prostu nieudane leczenie. No, pacjent się nie postarał wyleczyć. No. I gdy okazało się, że medycyna w Stanach Zjednoczonych jest na dużo niższym poziomie niż europejska,
A zarazem, gdy zaczął powstawać system społeczny oparty na jakichś świadczeniach, na ubezpieczeniu społecznym i na jakiejś publicznej służbie zdrowia, wtedy okazało się, że nie można zrobić publicznej służby zdrowia, która uśmierca, bo ludzie przestaną wierzyć w rząd. Okej, że sprawa się stała polityczna. No oczywiście. I ta polityka doprowadziła do tego, że w ogóle lekarzy zaczęły obowiązywać jakieś prawa i reguły. I wiedza uczelniana. To wykosiło z rynku 90% lekarzy, bo okazało się, że mniej więcej tyle ponoć stosownych kwalifikacji nie posiadało. I te 10% miało też bardzo trudne życie, bo musieli obronić się przed wściekłością tych 90%. Więc tych 10% jednocześnie musiało udowodnić swoje kompetencje i jednocześnie skutecznie postawić opór tym pozostałym. Więc oni byli postawieni w takiej bardzo trudnej sytuacji wymogu rygorystycznej weryfikacji. I później, gdy już lekarze i gdy już zaczęli funkcjonować jako taki zawód o weryfikowanej kompetencji, wtedy lekarze psychiatrzy oczywiście musieli zrobić to samo. No tylko, że w psychiatrii nie da się tego zrobić, tak jak w kardiologii, dlatego że w psychiatrii, jak zresztą sami psychiatrzy mówią, diagnozy psychiatryczne nie mają większości cech diagnoz w medycynie somatycznej. To znaczy nie mówią ani o etiologii, czyli o przyczynie choroby, ani nie potrafią wskazać, co tak naprawdę to oznacza. No, kardiolog może powiedzieć, niedomykająca się zastawka, może pokazać tę dziurkę w jakimś obrazowaniu. A psychiatra nie. I po trzecie, nie da się też wykazać takiego ścisłego powiązania pomiędzy metodą leczenia a rezultatami, tak jak pod mikroskopem działania leku, na przykład na tkankę jakąś albo na funkcjonowanie narządu. Więc diagnozy psychiatryczne opierają się na zespole objawów, które nie mówią nic o tym, co się dzieje we wnętrzu człowieka. I to, co ja mówię, to nie jest jakaś antypsychiatryczna historia sceptyka, tylko to jest autokrytyka środowiska psychiatrii. To jest krytyka systemu diagnostycznego opublikowana w czasopismach psychiatrycznych. I więc no, w latach 60. powstawały o tym książki, no, na przykład Czarownicy i psychiatrzy Toreya, tak, i związki, podobieństwa między jednymi i drugimi. Więc w psychiatrii, która oczywiście jest bardzo potrzebną gałęzią medycyny i która robi bardzo dużo dobrej roboty, jest zaszyta też taka obawa przed weryfikacją naukową, a gdy pojawili się jeszcze psycholodzy, wtedy środowiska medyczne psychologom zafundowały powtórkę z rozrywki, którą sami dostali od somatycznych. Którą sami dostali od psychiatrzy od somatycznych, a somatyczni od od znachorów. Od społeczeństwa od znachorów. I można powiedzieć, że to jest taka fala tego łomotu. A w tle jest cały czas zagadnienie tej rzetelności, nie? No w tle jest zagadnienie rzetelności, którą jak zweryfikować, jeżeli nie uznawano przez długi czas wypowiedzi pacjenta. Jeżeli na przykład przez długi czas w badaniach naukowych nie uwzględniano subiektywnych stanów, to jak zbadać skuteczność psychoterapii? Oczywiście teraz już jest inaczej, bo teraz prowadzi się badania, w których dopuszcza się odpowiedź pacjenta. Jak oceniasz poprawę w skali od 1 do 10 na przykład, albo występowanie emocji? Ale nigdy nie wiesz, czy nie kłamie. No tak, ale to jest nadal badanie
badanie rezultatów, a nie badanie samego procesu. No tak. No więc to jest taki, ja bym powiedział, kompleks i trauma dziedziczona w dyscyplinie psychologia, które prowadzą trochę do zaprzeczenia, do samowyparcia, dlatego że w rezultacie psychologii nie wolno zajmować się psychę. No tak, i stąd się bierze to przecież też cała ta, której jesteśmy świadkami, cała ta wrogość na przykład psychoterapeutów wobec, nie wiem, ustawień Hellingera czy innych tego typu propozycji leczenia, takiego innego tam szamanizmu i tak dalej, obrzędowości substancji psychodelicznych i tak dalej, nie? Że jest jakby, że taka jest reakcja trochę, certyfikaty, superwizja, stowarzyszenia zapewniają właściwą pomoc ludziom, a to wszystko reszta to jest jakiś zabobon, obłęd i w ogóle. No, nie należy też zapominać, że jest w tym też dużo prawdy, bo niestety w rezultacie takiego odżegnania się niektórych dużych nurtów psychologii od tej duchowej sfery człowieka, w rezultacie tego szarlatani też wracają do łaski i u nich też się szuka. I oczywiście tej szarlatanerii jest bardzo dużo, oszołomstwa jest bardzo dużo, hochsztaplerki jest bardzo dużo, a duchowość jest potężnym biznesem. Jest biznesem, czy rynki medycyny niekonwencjonalnej, to jest tak olbrzymi biznes. Ja nie wiem, jak on, no pewnie w porównaniu z medycyną oficjalną jest trochę mniejszy, ale wciąż jest to tak potężny biznes, że któremu z kolei nie opłaca się za bardzo zajmować się zagadnieniem rzetelności. I mamy rozbicie pomiędzy tymi nurtami scjentystycznymi, a nurtami takimi idealizującymi irracjonalną stronę, przez co trudniej jest znaleźć terapeutę, który by łączył racjonalne z irracjonalnym, tak? Który nie wykona ruchu irracjonalnego, jeżeli on jest wbrew stronie racjonalnej, ale którego nie ogranicza też scjentystyczne pojmowanie tego, co jest, tego, co może być skuteczne. Czyli krótko mówiąc, to podejście holistyczne, które szanowałoby i rozum, i intuicję, i duchową stronę, i logikę, mimo że słowo holizm jest bardzo sprzedażowe i popularne, no jest bardzo, to jest dużo trudniejsze. Tak. Myślę sobie jeszcze o tej irracjonalności, o tym zabobonie i o tych znachorach, że bo tak powiedziałem, że jakoś rozumiem twoją funkcję tych stowarzyszeń psychoterapeutycznych, superwizji i tak dalej, że to może, że to jest jakiś pomysł, który jest też u podstaw którego leży jakby dbałość o dobro pacjenta, chociaż czasami dbałość też o dobro stowarzyszenia jest też duża. Natomiast myślę sobie, że ja mam takie bardziej tolerancyjne podejście do tej irracjonalności, że wydaje mi się, że ona jest właśnie reakcją na nadmierną, na ograniczoność tych metod psychoterapeutycznych, tych tradycyjnych metod psychoterapeutycznych, że ludzie tego szukają. Oczywiście można to wszystko wrzucić do worka. Są leniwi i nie chcą pracować nad sobą, nie? I po prostu szukają łatwych rozwiązań. Ale wydaje mi się, tak jak tu sobie rozmawiamy o myśli jungowskiej, o połączeniu psychologii, duchowości, że tam jest jakiś głód tego numinozum, tak? Tego jakiegoś czegoś niezwykłego, czegoś nie z tego świata. No wiesz, może to nie wybrzmiało, ale mi się wydaje, że mówimy o tym samym, tylko
Może musimy tutaj ponazywać to sobie jeszcze chwilę. Ja zgadzam się z tobą, że ten brak ujawnia się w poszukiwaniach w tych obszarach, powiedzmy, nieustrukturyzowanych, czy poza psychoterapią profesjonalną. Natomiast ja bym tu też oczywiście nie odrzucał tej intencji, która stoi za tymi poszukiwaniami, tylko chciałbym do tego, co powiedziałeś, dodać ostrzeżenie, że te badania mogą prowadzić i bardzo wielu ludzi prowadzą na manowce. I dlatego, że ten rynek irracjonalności często właśnie nie jest tym dziewiczym lądem, gdzie odzyskujemy połączenie poza sztywnymi strukturami, tylko też jest bardzo zdominowanym biznesem. To też jest świat korpo, tylko to jest świat korpo, w którym chodzą ludzie, którzy potrafią mieszkać w szałasach i chodzić w pumpach. Dokładnie. To tam też jest full play, tylko innego rodzaju po prostu. No tak, natomiast ja jestem akurat zwolennikiem stowarzyszeń, bo stowarzyszenia gwarantują pluralizm podejść. Są demokratycznymi strukturami i mają know-how szkoleniowy. I często to właśnie stowarzyszenia stoją na straży tego, żeby psychoterapia nie została rozerwana z jednej strony albo przez środowiska medyczne, albo przez środowiska inne zawodowe, na przykład przez psychologów albo przez psychiatrów. To jest wysiłek psychoterapii również w Polsce w ostatnich latach, żeby nie zostać wchłoniętym przez inny zawód. I wydaje mi się, że to jest dotychczas najlepsze, co powstało, że stowarzyszenia gwarantują weryfikację jakąś, która posiada standardy i która wymaga udokumentowanego własnego szkolenia. Natomiast zgadzam się, że nie jest to oczywiście doskonała formuła, ale nie znam lepszej. Myślę, że jest lepsza niż kompletnie otwarty rynek, na którym funkcjonują osoby stosujące praktyki takie, że osobiście mi się nieraz włos jeżył na głowie, słysząc różne historie. Natomiast zgadzam się, że ten nieokiełznany scjentyzm też wymaga też refleksji, ale to też jest coś, o czym na szczęście wielu psychoterapeutów mówi. Nie dajmy zmedykalizować psychoterapii, czyli uczynić z niej wyłącznie dyscypliny medycznej, bo to pogorszy jej jakość, a nie polepszy. Że brońmy pluralizmu, tak, że brońmy standardów, ale też uwzględniajmy różne obszary ludzkiego doświadczenia. I wydaje mi się, że więcej znam psychoterapeutów fachowo wyszkolonych, uwzględniających stronę duchową człowieka i stronę albo duchową, albo religijną, albo artystyczną, albo kreatywną, niż ludzi uprawiających którąkolwiek z tych dyscyplin, posiadających jakiekolwiek właściwości terapeutyczne. Dlatego ja akurat będę bronił stowarzyszeń. Zresztą z tego powodu, że uważam, że to dobra formuła, też sam się udzielam w różnych. To może tyle. Natomiast zgadzam się, że poszukiwania w różnych obszarach mogą wychodzić z bardzo zdrowej potrzeby takiego poszukiwania kontaktu z nominozum. Nie, wyszliśmy od tego kryterium rzetelności i od poszukiwania tej rzetelności w tych profesjach, które jakoś odpowiadają za pomoc ludziom w odzyskiwaniu zdrowia psychicznego, tak powiem tak najogólniej.
Natomiast myślę, że to, na co ja też chcę pokazuję, to to, że jest w tym, oprócz porządku, jest w tym też pewien chaos i że całe szczęście, że on jest, że nie ma jakiegoś przymusu ani bycia w terapii, ani przymusu dla terapeutów wybrania takiej, a nie innej orientacji. Mhm. Ani, sam mam jakąś wątpliwość wobec postulatu, nie wiem, wdrożenia do programów szkolnych jakichś, nie wiem, zajęć psychologicznych czy wiedzy nad sobą, bo to źle by się skończyło. Myślę, że właśnie, że każdy z nas jest odpowiedzialny za swoją tą indywiduację, swój rozwój i że to bardzo fajnie, że to pozostaje też w przestrzeni tego chaosu, tego nazwijmy to wolnego rynku, że owszem, doceniam te ruchy, które chcą ludziom zapewnić pewne bezpieczeństwo i mówią, że jesteśmy rzetelni, bo dbamy o to, ale też myślę, że wiele przeze mnie też obserwowanych przełomów też u moich pacjentów wynikało z tego, że oni czasem poddali się temu chaosowi i poszli na coś, na co mi na przykład nie powiedzieli. Nie powiedzieli, że idą, nie? A potem się przynosili jakieś przeżycie i wglądy i zmianę, która wynikała z czegoś zupełnie nieortodoksyjnego, nie? No więc, wiesz, ja spotkałem się z tym, że są tacy terapeuci, którzy krzywo patrzą na jakąkolwiek formę rozwoju, która nie jest zgodna z ich poczuciem rzetelności. Ja na przykład nie reprezentuję tego podejścia. Ja uważam, ja jestem za tym, żeby były dostępne różne formy pracy nad sobą i żeby można było swobodnie eksperymentować. Natomiast dobrze byłoby móc odróżnić coś, co by można nazwać profesjonalną psychoterapią, od innych form pracy. I to można przecież nazwać jakkolwiek terapią kadzidłami na przykład, tak. Albo chodzi o to, że żeby też ktoś, kto korzysta z takich usług, mógł rzetelnie ocenić, do kogo w ogóle idzie, to niech to ma różne nazwy. Tak, niech ja jestem za tym, żeby psychoterapeutą mógł być tylko ktoś, kto przeszedł w jakimś nurcie te 600 godzin szkolenia teoretycznego, co najmniej 250 godzin terapii własnej. Ja bym na przykład chciał wiedzieć, czy terapeuta, do którego ja idę, przeszedł terapię własną. Tak jest. No bo w życiu bym nie poszedł do takiego, który sam nie ma tego doświadczenia. I stąd jestem zwolennikiem standardów, ale oczywiście nie zakazywania innych form pracy, bo inaczej byśmy też zatrzymali się w rozwoju. Oj, poszliśmy teraz głęboko już w nasze, że tak powiem, zawodowe rozterki. No tak, poszliśmy w politykę zawodu. Za co nie wiem, czy przepraszamy, czy nie przepraszamy. Nie. Ja myślę, że to też, jeżeli ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu, to może też jakby ocenić też skomplikowanie materii naszego zawodu, nie? Że to jest naprawdę dużo mielizn, dużo różnych trudnych zagadnień, dużo też w nas jakiejś niepewności czy niewiedzy, dużo to może przesadzam, ale że tak jak powiedziałaś o tym, nie? Nauka o duszy, czy jakby zajmowanie się duszą, czyli cały czas jakoś gdzieś krążymy wokół też tego innego, tego nieznanego, tego niezdefiniowanego i to jakoś to mnie pociąga w tej myśli Junga, w tej psychologii przyszłości, jak to nazwałeś pięknie, że tam też jest cały czas miejsce na tą tajemnicę i cały czas jest miejsce na tą pokorę wobec tej tajemnicy i cały czas nie złapaliśmy tego, cały czas nie umiemy z tego ołowiu zrobić złota i bardzo dobrze. Jakby to mi też jakoś daje pewien taki oddech, jakby nie cierpię takiego dogmatyzmu, który mówi, wiemy już wszystko i zamykamy tą prawdę w wzorcu metra czy tam kilograma i to jest tak, a nie inaczej. Tak bym chciał pomagać ludziom, żeby właśnie też być otwartym na to co nieoczekiwane, na to, co niedookreślone i też uwzględniające wolność ludzką i to, że ktoś może mi powiedzieć, a ja chcę, żeby mój cień został moim cieniem i tak ma być. No tak. No.
Na szczęście nie sądzę, żeby kogokolwiek dało się zmusić do posiadania świadomości. Wystarczająco trudno jest zmusić do tego samego siebie, a jeszcze kogoś innego, to nie wyobrażam sobie. No ja zostaję też z takim uczuciem, że sporo w naszej rozmowie jest tej nieokreśloności, bo zaczęliśmy mówić o duchowości, a w zasadzie prawie nic nie powiedzieliśmy o tym, co to w zasadzie jest, co przez to rozumiemy, ale myślę, że wartość tej rozmowy jest taka, że sygnalizujemy różne zagadnienia i perspektywy. Tak samo jak Jamesa Hillmana pytali, o co mu chodzi z tą duszą. Przypomnę, że to jest, że to był analityk jungowski, który trochę stworzył taką swój odłam jungizmu. I on powiedział, że to nie jest coś, że to nie jest jakaś substancja, że to nie jest aniołek ze skrzydełkami, tylko że to jest perspektywa patrzenia na siebie i życie. Że to jest perspektywa w dużym stopniu metaforyczna i posługująca się językiem wyobraźni, w dużym stopniu intuicyjna, ale otwierająca perspektywy. Właśnie robiąca gdzieś sobie łokciami wyłom pomiędzy tymi siłami, o których rozmawialiśmy, czyli dogmatyzmu i scjentyzmu, robiącymi miejsce na coś jeszcze, co da nam nadzieję na coś żywszego, bardziej doświadczalnego, bardziej osobistego, czegoś, co usensowni albo uduszowi nasze życie, co będzie nam dawało poczucie sensu i wartości, a jednocześnie spajało różne obszary naszego życia w sposób też nieprzeczący logice i rozumowi, ale też nieograniczonego do nich, tak? Czyli w zasadzie zostawiamy to pole otwarte, nie definiujemy tego, tylko mówimy, czym to nie jest i jeżeli słucha to ktoś, do czyich potrzeb to przemawia, to trochę rzucamy w ten sposób taki sygnał, że tak, nie jesteś sam, nie jesteś sama, że ludzie potrzebują tych rzeczy, że to jest wręcz warunek zdrowia psychicznego, żeby mieć związek z tymi obszarami kreatywności, duchowości, znaczenia, sensu, cienia tego innego, spotkania z innym. Co o tym sądzisz? No bardzo pięknie podsumowałeś naszą dzisiejszą rozmowę, że tutaj już postawimy kropkę. No tak, bo robimy coraz dłuższe te podcasty. Zastanawialiśmy się ostatnio, czy 1,5 godziny to nie jest za długo. Dzisiaj jest już godzina 42. Jeżeli ktoś dosłuchał, to naprawdę gratulujemy. I ja bym się z tego bardzo cieszył, bo to by znaczyło, że coś robimy wartościowego, bardzo. No, godzina 40 w dzisiejszych czasach to jest więcej niż wykład akademicki. Wow. Bartek, dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia, moi drodzy. Do usłyszenia. Może to znowu nie ostatni raz. Tak.